Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy serdecznie naszych słuchaczy, witamy serdecznie tych wszystkich, którzy czytają naszą stronę. Dziś nasze Stowarzyszenie Regionalna Grupa Historyczna Schondorf ma przyjemność spotkać się z przemiłymi paniami, autorkami książki Zapiski z dziejów Cielc. Cielce to miejscowość położona w gminie Warta w Sieradzkim Powiecie. Miejscowość pełna ciekawostek historycznych oraz pięknych pozostałości budowlanych po czasach minionych. Pewnie nie każdy z naszych słuchaczy wie, że w Cielcach, w do dziś stojącym pięknym dworku, przyszedł na świat Józef Jabłkowski, który przez wiele lat wzorowo prowadził cukrownię w Cielcach i wspierał wiele innych ważnych inicjatyw. A jego synowie założyli w Warszawie słynny, luksusowy dom towarowy braci Jabłkowskich, który działa po dzień dzisiejszy. Ale o tym za chwileczkę opowiedzą nasze rozmówczynie. Przedstawiam Państwu osoby, które brały czynny proceder w powstaniu tej książki. Pani Aleksandra Adamus, pani Elwira Królewicz, pani Cecylia Wyganowska oraz jest jeszcze jedna z kobiet, której nie możemy przedstawić Państwu osobiście, ale chyba najważniejsza, jak się potem dowiemy, pani Bożena Wyganowska oraz autor rysunków do książki, pan Roman Nawrocki. Panie te popełniły proceder napisania książki z miłości do swojego regionu, z pasji tworzenia i chęci pozostawienia wiadomości o swojej miejscowości potomnym. Ku oczywiście naszej wielkiej uciesze, bo teraz możemy się z nimi spotkać i posłuchać, dlaczego to stworzyły, jaki był cel i czy jeszcze chcą coś nam potem w późniejszym czasie powiedzieć. Pierwsze zasadnicze pytanie, drogie Panie, kto był pomysłodawcą popełnienia tak chwalebnego czynu? Początki pracy nad książką to dzieło naszej mamy, Bożeny Wyganowskiej. Mama, kiedy jeszcze była czynnym nauczycielem zawodowo, zaczęła zbierać informacje na temat historii Cielc, okolic. Szperała również po kronikach, po wszystkich możliwych dostępnych źródłach i gromadziła ten materiał, zachęcając również do tego wszystkich członków naszej rodziny, ale i nie tylko. W tych poszukiwaniach brali również udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Cielcach. Bowiem mama również w szkole w Cielcach zorganizowała mini izbę tradycji, historii Cielc. Sama pamiętam, że jako uczennica tej szkoły, no tak się złożyło, że uczyłam się w szkole, w której nauczycielem była moja mama i mama też mnie uczyła. Sama znosiłam od dziadków jednych i drugich, wyszperane na strychach, gdzieś w starych szufladach, pamiątki do tej izby. I tak robiło wiele dzieci, bo myślę, że wy również, oczywiście, i Ala, i Romek takie pamiątki ściągaliście do naszej szkoły. Później, kiedy mama przeszła już na emeryturę, zaczęła się, mając więcej czasu, zaczęła bardziej wgłębiać się w historię Cielc, docierać do coraz takich trudniejszych źródeł. I z tym, że nie miała czasu, bo jednak obowiązki w domu nie pozwalały jej na to, żeby usiąść, napisać. Zresztą ona była zawsze, prowadziła wiele różnych spraw. Oprócz zbierania informacji o historii Cielc, zbierała również informacje dotyczące sztuki ludowej. Sama też trochę parała się tą sztuką ludową, tworzyła, jestem dumna z mojej mamy, bo tworzyła przepiękne wycinanki, które były prezentowane i w naszym Muzeum Warckim i miały wystawy w Niemczech. Ostatnio wystawa była w Częstochowie, w Muzeum w Częstochowie, gdzie wycinanki mamy zostały nagrodzone. Miałam mnóstwo tych pasji i może nie wszystko na czas skończyła, bo wreszcie brakło tego czasu na sfinalizowanie tego projektu, jakim była chęć spisania dziejów Cielc, ale z kolei wymogła to na nas. Czyli ta książka jest też tak, że takim jakby pani i siostry osobistym hołdem złożonym mamie, tak, w podziękowaniu, a tą miłość do regionalizmu wyssały panie z mlekiem matki dosłownie. Dokładnie, dokładnie, bo no, mama była taką osobą, że wiedziała, czego chciała i potrafiła też zmobilizować innych do włączenia się w te działania. Zresztą, i społeczny charakter od razu może moja kuzynka o tym opowie dokładnie, jak wyglądał jej udział w tej książce. No właśnie, no, pewnego dnia zostałam zawezwana, stawiłam się i dowiedziałam się, że mam zrobić to. No i oczywiście nie było dyskusji, no bo ciocia kazała. Dostała pani rozkaz, jak żołnierz wykonać trzeba polecenie. Tak. A że to też mnie trochę interesowało, właśnie mnie tam trochę zwyczaje, tradycje, też ta ludowość, więc postarałam się na ile mogłam, na tyle zrobiłam. No, wyszło piękne dzieło. A oprócz was tutaj obecnych, ile osób jeszcze dosyć czynnie, czy mniej czynnie brało udział w całym, zaangażowało się w projekt tej książki? Powiem tak, trudno byłoby wymienić każdą osobę z imienia i nazwiska, bo tak naprawdę ta książka powstała dzięki wszystkim mieszkańcom naszej wsi. Nie ma, myślę, osoby w Cielcach, która by nie przyłożyła się w jakikolwiek sposób do powstania tej książki. My mnóstwo informacji uzyskałyśmy rozmawiając z mieszkańcami naszej wsi. To były rozmowy prowadzone nie tylko w ostatnich 2–3 latach, ale to były wywiady, które prowadziła nasza mama, rozmowy nasze prowadzone z naszymi bliskimi, ale również i z sąsiadami. Mamy też mnóstwo dokumentów, które dostarczyli nam cieleczczanie, bo i dokumenty chociażby związane z okresem II wojny światowej. Dokumenty ludzi, którzy byli wywożeni na roboty do Niemiec, wysiedlani do Generalnej Guberni. Mnóstwo zdjęć członków ich rodzin, którzy w taki czy inny sposób przyczyniali się do tworzenia historii naszej miejscowości, ale też mieli udział w tworzeniu historii naszego regionu, naszego państwa. My bez pomocy tych ludzi nie miałybyśmy szans na to, aby tak bogaty był ten materiał dokumentalny, bo tak naprawdę my mamy dokumenty, które dotyczą naszej rodziny, rodziny Wyganowskich, rodziny Glinkowskich czy rodziny Romka. No i ta nasza czwórka mogłaby taką ilością tych rzeczy dysponować. A no, mieszkańców Cielc jest wiele, wiele więcej i naprawdę losy członków ich rodzin, innych mieszkańców Cielc są naprawdę bardzo ciekawe, często bardzo przejmujące, wzruszające. I gdyby właśnie nie pomoc tych naszych sąsiadów, którzy chcieli z nami rozmawiać, którzy chcieli udostępnić fotografie, chcieli udostępnić jakieś dokumenty, dyplomy, czy też odznaczenia swoich bliskich, to my wielu rzeczy nie wiedziałybyśmy. Niektórzy z mieszkańców Cielc może nie spodziewali się, że zamknięcie tego projektu uda się zrobić tak szybko, bo w momencie, kiedy nasza publikacja trafiła do rąk cieleczczan, kiedy mieli już możliwość zapoznania się z tym zawartością, znalazły się dodatkowe informacje. Okazało się, że jeszcze mieli takie zdjęcie, jeszcze taki dokument, jeszcze mogliby o tym opowiedzieć. Więc myślę, że droga jest zawsze otwarta. Że będzie można jeszcze coś tam. Materiał, żeby na przykład drugą część wydać. Drugą część, wie pan, to by trzeba było zobaczyć, co jeszcze ci ludzie mogą nam dać i wtedy przeprowadzić analizę, czy byłoby to uzupełnienie, czy też druga część. Ale to też wymaga troszeczkę czasu, żeby znowu pozbierać to, co by nam chcieli dać, zobaczyć i wtedy ewentualnie... Czas to też ucieka teraz, no bo ci ludzie już odchodzą. Czyli możemy też powiedzieć, że generalnie cała wieś jest bohaterem, tak, jeśli chodzi o wydanie Elwira Królewicz. Tak, że jak siostra mi powiedziała o tym, że mieszkańcy naszej wsi zdecydowali się ten fundusz sołecki przeznaczyć na wydanie tych naszych zapisków, to ja byłam w szoku. Ja się tak wystraszyłam wtedy, no bo my żeśmy to zgodnie z przykazaniami mamy, pisałyśmy sobie, żeby napisać, żeby to nie umknęło. Ale że nie spodziewała się Pani, że tak szybko przyjdzie to tak, realny kształt. Tak. I no powiem, że troszeczkę żeśmy się bały tego wyznania, ale stwierdziłyśmy, że no raz kozie śmierć, do odważnych świat należy. Zaczęłyśmy porządkować, dopiero wtedy zaczęłyśmy porządkować ten materiał. No i brakowało nam właśnie tutaj takiego wsparcia związanego ze stroną ludową, z etnografią, z obyczajowością naszej wsi, w czym wiedziałyśmy, że jest dobra ala. No ale żeby Ale przekonać do tego, bo Ala też jest obciążona obowiązkami rodzinnymi, no to oczywiście poprosiłyśmy mamę, żeby drogą perswazji, krótko, spokojnej, tak, przekonała Ale do tego dzieła. Potem brakowało nam ilustratora, no ale przypomniałyśmy sobie o koledze ze szkolnej ławki. Romek się nie opierał. Zgodził się i w ten sposób powstało to, co powstało. Także mówię, nas czworo kosztowało to sporo pracy, nerwów, ale nie byłoby tej publikacji, gdyby nie mieszkańcy naszej wsi, gdyby nie ci ludzie, którzy zdecydowali się te pieniążki z Funduszu Sołeckiego przeznaczyć na tą publikację, no ale i również nie byłoby tej publikacji, gdyby nasi radni nie przekonali również pozostałych radnych gminy Warta, że warto tą publikację wspomóc dofinansowaniem, bo to, co było w Funduszu Sołeckim, no to niestety za mały budżet, żeby... No, ale to był jakiś bodziec już dla gminy, ten fundusz, że został przekazany. No, został pociągnięty żureczek, gdzie potem już tak, dalej rozwijała się... Nie wypadało gminie nic innego zrobić, jak dołożyć... No i chwała wszystkim za to, że powstała tak świetna publikacja. Niech mi teraz Pani powiedzą, jaka część książki na przykład dla każdej z Was jest najbardziej bliska, a czy były takie części w tej książce, które sprawiły kłopoty z pozyskiwaniem materiałów, zdjęć i informacji? To może tak, może ja oddam głos teraz Wam, bo ja tak dużo gadam, a ja na końcu. No, Ty tutaj... Twój wkład jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo duży. No ja to w sumie tylko te tradycje, zwyczaje, ginące zawody, a jeszcze chyba przedszkole tam opanowałam. No dla mnie to była frajda. Szukanie czegoś, no i jak gdyby ugruntowanie tej swojej wiedzy na ten temat, który już miałam to dotychczas, a teraz chciałam to odnieść, jak to się tutaj działo, jakie to tutaj były te zwyczaje u nas właśnie, na terenie naszych Cielc, więc rozmowy ze starszymi ludźmi dużo mi dały, naprawdę, bo pokazały mi, co się tutaj działo. I to chyba było najważniejsze, te rozmowy, no bo zdjęcia w sumie, no to pozyskiwaliśmy wszyscy zdjęcia do tej książki, gdzie się dało, jak się dało, ludzie chętnie dawali. Także ja cieszyłam się potem już z tego, że mogę jakoś tam to ogarnąć, te tematy. No przedszkole, no u nas bardzo wcześnie w Cielcach działało przedszkole. I historię ma bardzo długą, więc tutaj też było tak miło wspomnieć, jak to było, bo sama chodziłam do tego przedszkola, więc te wspomnienia jakieś tam poszły, no potem zbieranie tych materiałów. Także wydaje mi się, że dzięki pomocy ludziom można było zrobić coś takiego właśnie fajnego. Uciekła nam jedna rozmówczyni i zapewne niedługo się pojawi, więc dopytamy jeszcze raz o to samo. A u Pani, bo mówiła Pani, że na koniec, to teraz musimy... Ale jeszcze jest Roman. Romka to na pytanie ekstra dla Romana, niech się nie stresuje, będzie. Ja na przykład bardzo się ucieszyłam, jak się dowiedziałam, że będą ilustracje właśnie wykonane przez Romka, przez człowieka z Cielc. Że nie będą to jakieś tam zdjęcia takie, wróciła tylko nasza uciekinierka, więc poprosimy też uciekinierkę o oddanie tego głosu. Kawałeczka tej książki jest najbliższa serduszku. Mnie chyba najbardziej rodzina Jabłkowskich, konkretnie rodzina Jabłkowskich, bo oni dużo dobrego zrobili dla Cielc. No i szkoda, że tak to się szybko skończyło, więc jakoś z sentymentem ten fragment. Ten fragment, tak. A szanowny panie Romanie, jak to było z tymi rysunkami? Czym się pan Roman sugerował, rysując? Czy szukał w szperach, po starych zdjęciach, przerysowywując? Czy jak to wyglądało? Sobie, znaczy poproszono mnie tutaj, żebym jakieś rysunki do każdej strony zrobił i po prostu no, szukałem, żeby czymś oczy tam. Sprawiło frajdę, przyjemność? No, tak. Miło, jak najbardziej. Miło brać udział w tak chwalebnym przedsięwzięciu, prawda? A pani? Ja oprócz rodziny Jabłkowskich, której wkład w rozwój Cielc bardzo wysoko cenię, bo wtedy rzeczywiście w tym okresie, w XIX wieku Cielce przeżywały naprawdę bujny rozkwit i tutaj miejscowość liczyła w owym czasie około 3000 mieszkańców. Mieliśmy, nie dość, że była cukrownia, to jeszcze mnóstwo innych instytucji, które pracowały na rzecz pracowników cukrowni. Państwo czytali tą książkę. No tam jest właśnie, że pan Jabłkowski miał jakby taką ochronkę, sprawował nad wszystkimi mieszkańcami, że on się przejmował tymi mieszkańcami, żył ich życiem. To tak? Nie była to taka suma postać. Jak na owe czasy, XIX wiek, zapewnienie takiego bezpieczeństwa socjalnego swoim pracownikom, ochronki dla dzieci, szkoły, która uczyła nielegalnie języka polskiego dla dzieci pracowników. Pamiętajmy, że to są czasy zaborów, prawda? Wspomaganie pracowników w różnych sytuacjach życiowych, bo i wesela pomagali wyprawiać i urządzać pogrzeby i były zapomogi dla wdów. I przy tej cukrowni był felczer, który opiekował się pracownikami. I z inicjatywy Jabłkowskich na terenie Cielc była noclegownia dla tak zwanych dziadów. Dlaczego to robił? No, dawał im schronienie, żeby mu nie spalili wsi. Miał ich pod kontrolą. Ale no, to trzeba było być naprawdę człowiekiem myślącym perspektywicznie i tak w nowoczesny sposób, żeby takiego dzieła się podjąć. No i niewiele wsi może się pochwalić takim właśnie gospodarzem. No tak? Właśnie. I mówię, oprócz Jabłkowskich, to dla mnie z tej naszej publikacji są jeszcze bardzo bliskie dwa tematy związane ze szkołą w Cielcach, która właśnie wywodzi się z tej szkoły cukrownianej, bo zawsze szkoła w Cielcach z niewielkimi przerwami, ale zawsze szkoła w Cielcach była. Szkoła jest mi o tyle bliska, że no ja w tej szkole się uczyłam jako uczennica. Przez wiele lat szkoła w Cielcach w obecnym budynku, to jest budynek po cukrowni. Tutaj mieszkali wcześniej robotnicy cukrowni. Potem zostało to zaadoptowane na szkołę. To dla mnie też był dom, bo nasza rodzina przez wiele lat mieszkała w budynku szkolnym. Ja później przez kilkanaście lat pracowałam w tej szkole jako nauczyciel. To było moje pierwsze miejsce pracy. Moje podgóreczko, mój plan działania. Także to jest, to mówię, dla mnie ta szkoła jest bardzo, bardzo ważna i ta szkoła też ma ciekawą historię, biorąc pod uwagę kolejne jej losy, ale też ta szkoła wykształciła wielu naprawdę dobrych ludzi. Nie tylko lekarzy, adwokatów, czy tak jak my, nauczycielek, ale dała również bardzo dobrych fachowców, bardzo dobrych rolników, o czym świadczą chociażby nasi koledzy, szkolni koledzy, którzy w tej chwili w Cielcach prowadzą duże gospodarstwa, mają je nowocześnie wyposażone. O nich też piszemy w tej książce. Ta szkoła... Kuźnia dobrych ludzi. Tak. I ci uczniowie z tej szkoły byli nauczeni takiej rzetelnej pracy, bo też ta szkoła zawsze cieszyła się dobrymi nauczycielami. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o mojej mamie, bo jak rozmawiałam z osobami z Cielc, starszego pokolenia, to oni również bardzo dobrze wyrażali się o swoich nauczycielach. Chociażby mój tata z sentymentem wspomina swoich nauczycieli. Czy moja mama również bardzo miło wspominała swoich tutaj cieleckich, która dla mnie jest ważna, to okres II wojny światowej w Cielcach. Mieszkańcy my znajdowaliśmy się na terenie Wartegau, kraju Warty. Wiadomo, że te tereny były przeznaczone do zgermanizowania. Większość mieszkańców Cielc w czasie II wojny musiała opuścić swoją rodzinną miejscowość, albo byli wywożeni na roboty do Niemiec, albo byli wywożeni, tak jak moi pradziadkowie już, moi pradziadkowie. Twoi dziadkowie? Dziadkowie, tak. I mój pradziadek też. Do Generalnej Guberni. Pozostali mieszkańcy Cielc albo byli wysiedlani do innych miejscowości na terenie kraju Warty, albo nawet, tak jak moi dziadkowie ze strony mamy, byli przesiedlani w obrębie wsi do gorszych gospodarstw, do gorszych warunków. To mówię, takie zamieszanie, zawirowanie w czasie tej wojny i te trudne losy tych mieszkańców Cielc, którzy tułali się, żyli w trudnych warunkach. A ja jestem historykiem z wykształcenia i zawsze przez dziadków. Tak, zawsze przez dziadków byłam wychowywana właśnie w takim duchu przyglądania się ludzkim losom, patrzenia na to na historię przez pryzmat życia człowieka. I wiem, że wtedy ludziom żyło się bardzo trudno i dla mnie informacje o tamtych czasach przekazane przez mieszkańców Cielc są bardzo ważne. Takie szczególne wrażenie, oprócz opowiadania mojego taty, bo dużo wiem od taty, ale również i od moich dziadków, ale szczególne wrażenie na mnie zrobiła wypowiedź jednego z mieszkańców Cielc, który trafił poprzez Związek Radziecki potem pod Monte Cassino, pana Łuczaka. On, kiedy wrócił już po wojnie do kraju, a kiedy ja byłam uczennicą szkoły, był zapraszany do nas do szkoły przez nauczycielkę historii w okresie właśnie maja na tak zwane pogadanki. I on opowiadał o tym, co oni przeżyli w Sowieckim Sojuzie, co przeżyli w tej drodze ze Związku Radzieckiego na Bliski Wschód i co przeżyli pod Monte Cassino. Całą tą udrękę i mówi, że najbardziej utkwiły mi jego słowa, kiedy opowiadał o bitwie pod Monte Cassino, że jak ta bitwa się skończyła, to jego przerażała cisza. Cisza, jak przestały huczeć działa, jak skończył się ostrzał, że to dla niego było takie nienaturalne, wręcz przerażające. I ja, jak byłam dziewczyną chodzącą do tej tam 5., 6. klasy, to ja tego nie rozumiałam. Dopiero teraz, kiedy dostałam z przydziału, bo ty jesteś, to się zajmiesz. I zaczęłam wracać do tych jego wspomnień. Rozmawiałam jeszcze z jego córką, Lonią, i ona cały czas opowiadała to samo, co on nam wtedy przekazywał w czasie wizyt w szkole. To ja mówię, no rzeczywiście, jak oni przez tyle tygodni byli w takim huku, w takim ferworze walki, i raptem to tak jak nożem uciął, wszystko się kończy, to można zgłupieć od tej ciszy. A przecież cisza powinna nas nastrajać pogodnie, prawda? Zależy, czego jest wydźwiękiem. Wspominały Panie wcześniej o Jabłkowskich. Czy potomkowie rodu Jabłkowskich też współpracowali, udzielali informacji, byli dobrymi informatorami? Bardzo dobrymi, bardzo pomogli nam, dużo informacji dostarczyli. Szczególnie to jest wnuczka Józefa, pani Ewa Mackiewicz. Obecnie mieszka w Łodzi, ale również ta rodzina, która jest w Warszawie, która zajmuje się teraz tam odnowieniem tego domu towarowego, bardzo mile, bardzo chętnie z nami współpracowali. Nie było żadnych opór. To bardzo miłe. A ja może jeszcze dodam, bo siostra tak bardzo skromnie powiedziała o państwu Jabłkowskich, że pani Ewa Mackiewicz wręcz, jak żeśmy tam jeszcze, siostra zaczęła się kontaktować z panią Ewą, aby no, jeszcze jakieś informacje na temat historii tej rodziny i dalszych dziejów zdobyć. To pani Ewa mobilizowała nas cały czas, żeby to pisać, żeby kontynuować i żywo interesowała się tą... Czyli taki dobry duch tej publikacji, który popychał Panie do dalszych zdobywania informacji, dalszego działania. Tak, i upewniała nas w tym, że to, co robimy, to jest warte zachodu i warto temu się poświęcić. Z poprzedniej naszej rozmowy, bo my spotykamy się z Paniami po raz pierwszy, ale z Panią Cecylią już po raz drugi, wiem, że są pewne treści, które miały być jeszcze w tej książce, ale ze względu na dosyć okrojone materialne zasoby nie zostały umieszczone, a które nas jako grupę bardzo zaintrygowały. Bardzo bym poprosiła, żeby Pani chociaż o ciupinkę uchyliły rąbka tajemnicy, o czym ja my tu myślimy. Ja powiem tylko tyle, że to siostra mi wykosiła wszystko. No cóż, kiedy zobaczyłam zbieramy ten ogrom materiału przez nas wszystkich, tam było bardzo dużo różnych rzeczy. Między innymi historia parafii w Górze. Właśnie. Potężny materiał. Publikacja byłaby znacznie obszerniejsza, ale ponieważ ja jestem ta porządkowa, sama Pani powiedziała, tak? Perfekcjoniści mają gorzej. No, nie mieściła mi się ta parafia w Górze w konwencji tego, co miałyśmy zaplanowane. Planowałyśmy opisać dzieje naszej miejscowości. Fakt, że z parafią w Górze Cielce są związane, bo od dawna mieścimy się w tej parafii, ale nie pasowała mi ta parafia Góra do konwencji tej naszej publikacji. Długo musiałam siostrę przekonywać, bo moja siostra jest taką osobą, która ma szeroki gest, dużo chce, trochę jest uparta, a jak się uprze, to czasami nie można jej wytłumaczyć, ale tak sposobem, krok po kroku udało mi się ją przekonać, że jeżeli piszemy o Cielcach, to nie możemy mieszać materiału równie obszernego jak parafia Góra. No trochę ją podpuściłam, że mówię, jak już tak koniecznie chcę tą parafię, to następnym ciągiem możemy opracować publikację dotyczącą. Bardzo pięknie to Pani powiedziała, ja powtórzę jeszcze raz, żeby naszym czytelnikom, przypadkom i słuchaczom nie umknęła ta wiadomość, że bardzo chętnie Panie zrobiłyby jeszcze kolejną część książki, której zawarłyby chociażby historię parafii Góra i na pewno znalazłoby się jeszcze dużo satelitarnych miejscowości, które Panie by jeszcze też ujęły w kolejnej książce. Więc no kolejne pytanie nie może być inne, tylko oficjalnie muszą mi to Panie powiedzieć, czy planują Panie, gdyby znalazły się na to środki, dodruk, dalszą część, czy coś takiego związanego z okolicznymi miejscowościami i samymi Cielcami? Mnie się wydaje, że dodruk to chyba by się przydał, bo zainteresowanie jest bardzo duże. A właśnie, ile było tych egzemplarzy tej książki w ogóle, tak? 300 sztuk. Czy jakieś wolne egzemplarze jeszcze zostały? Nie. Czyli jak świeże bułeczki, no czyli drodzy sponsorzy, tak mówię już w powietrze, czas wyciągnąć te zasoby z różnych sakiewek, żeby Panie mogły zrobić dodruk, bo na pewno chętnych jeszcze by się znalazło, tak? Jest na pewno dużo chętnych, a poza tym no, samo to jak ludzie czytają tą książkę i mówią, a wiesz, popłakałam się, jak czytałam, wzruszyłam się, czyli to ludziom jest potrzebne i tak czyli projekty muszą być zrealizowane jeszcze dwa, dodruk i wydanie jeszcze dodatkowego egzemplarza o pozostałych miejscowościach. Ktokolwiek by nie chciał, każdy może sponsorować, nikogo nie będziemy ograniczać w wydawaniu jego własnych pieniędzy, bo to nawet nie wypada. Ale, bo ten materiał jest do tej parafii, już zebrałyście tyle tego wszystkiego, że to naprawdę szkoda, żeby w szufladzie leżało. A mogę Państwu powiedzieć, jak ktoś nie był, bo mnie tam ostatnio zabrano, byłam pierwszy raz, chociaż to tak blisko od mojego miejsca zamieszkania, zauroczył mnie cmentarz w górze, przepiękny kościół w górze i bardzo chętnie chciałabym taką książeczkę nabyć. Pewnie byłabym tym pierwszą pukającą tam o tą książeczkę. No to co, może na koniec, żeby prościej było wydać te kolejne egzemplarze i dodruk, to tak jak tu wszyscy siedzimy, ale najpierw Panie, zaapelujemy o dalsze materiały, o wzbogacenie informacji, a także o to, żeby ktoś tam tą sakiewką trochę trząsnął budżetową. O sakiewce to może później, bo najpierw trzeba zrobić. Najpierw trzeba zebrać materiały, więc jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś materiały, dokumenty związane z Cielcami, mieszkańcami Cielc lub też z parafią w górze, to my chętnie skorzystamy. A jak widać, nie idzie to na zniszczenie, tylko na chwalebny czyn, czego dowodem jest akurat ta publikacja. Dokładnie tak. A o pieniądze to się potem będziemy martwić. Najpierw musimy mieć materiał. Drodzy Państwo, to jest ten chwalebny czyn, ta popełniona przez Panie publikacja, która rozeszła się jak świeże bułeczki i nie wszyscy mają ją w swoich zasobach, a na pewno chcieliby mieć. Wiąże się to oczywiście z kosztami. Na wydanie takiej publikacji potrzebne są pieniążki, więc jeżeli ktokolwiek z mogących udzielić takiej pomocy wsparłby dodruk tej pozycji, bardzo prosimy. Oprócz pieniążków, które są potrzebne niestety do wszystkiego, bardzo byśmy także prosili o udostępnianie materiałów, tak jak mówiła Pani, żeby każdy kto tam trzyma w zasobach i myślał, że być może Panie zbierają tylko i wyłącznie do swojej szuflady i nie przyda się to nikomu. I już chyba zostali wszyscy przekonani, że nie idą te materiały na marne. Prosimy o dostarczanie nowych informacji, nawet rodzinnych, bo kto inny jak nie te Panie uratują historię Waszych małych rodzinnych bohaterów. Nikt inny ich nie spisze, tylko one. Więc bardzo prosimy. Na końcu tego filmu będzie podany adres mailowy do nas, do jednej z pań, gdzie będzie można nawiązać kontakt i przesłać wszelakiego rodzaju informacje bądź też historie. Bardzo Paniom dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Było nam niezmiernie miło poznać sprawczynię tego czynu i myślimy, że w związku z tym, że będzie dodruk, nowa pozycja, spotkamy się jeszcze nie raz.